Prosimy, przyjdź Duchu Święty, oświecaj nas. Podaj Tobie ten czas słuchania Słowa Pana. Uczyń to Słowo dla nas bliskim, zrozumiałym, jasnym. Byśmy, tak jak Mojżesz, modlili się w namiocie spotkania. Amen. Amen. Czy pamiętacie, co było tydzień temu? Pamiętacie Słowo? Kto pamięta Słowo, temat z poprzedniego tygodnia? Kto pamięta, o czym było? Pamiętacie? Eldad i Medad. Dwóch zostało w obozie. Reszta poszła do namiotu spotkania. I Duch Święty zstępuje na 70 i na tych dwóch, Eldad i Medad, którzy zostali w obozie, w miejscu życia. Co to Słowo nam pokazało? Że Bóg jest nieograniczony czasem, miejscem, osobami, że Bóg działa jak chce i rozdaje dary, by nas wyposażyć do służby, charyzmaty, by przygotować do służby. Pamiętacie ten temat o nieograniczonym Bogu, który działa jak chce, kiedy chce, wszędzie, we wszystkich. A dziś idziemy właśnie do tego namiotu spotkania. Jesteśmy z Mojżeszem, jak słyszeliście na początku, w namiocie spotkania. Tam Mojżesz chodził na modlitwę osobistą. Tam zamykał się, oddalał się od obozu, by słuchać Boga, by rozmawiać, by zadawać z Nim pytania. To był taki czas i miejsce wyciszenia i skupienia. I pokazuje nam Mojżesz, że chociaż Bóg działa w czasie pracy, w rodzinie, w twoim domu, gdy gotujesz obiad, bierzesz, sprzątasz, pracujesz, tam Bóg działa. Ja mam nieskończoną ilość różnych natchnień, obrazów i poruszeń właśnie w domu, w mieszkaniu. Coś robię, coś sprzątam, przychodzą światła, różne natchnienia Boże, bo Bóg działa także w obozie. W obozie, gdzie jest życie, gdzie jest prawie sprzątanie i pracowanie. Tego uczyliśmy się tydzień temu. A dziś idziemy do namiotu spotkania. Jesteśmy w namiocie spotkania, gdzie Mojżesz rozmawia z Bogiem tak sam na sam. I chcemy przyjrzeć się pięciu modlitwom, pięciu słowom, pięciu prośbom, które Mojżesz kieruje do Boga. Trzy z nich prośby zostały wysłuchane, powiedzielibyśmy pozytywnie. Bóg odpowiedział tak, jak oczekiwał Mojżesz. Bóg spełnił te prośby. Czwartą Bóg trochę pozmieniał. Odpowiedział tak trochę inaczej, bo Bóg może skorygować i trochę inaczej odpowiedzieć. A wobec piątej powiedział Mojżeszowi: dosyć tego. Nie będzie tak, jak prosisz i ciągle błagasz. I zobaczymy pięć takich próśb i różne odpowiedzi Pana Boga. Amen? Amen. Pierwsza prośba. Wyjście 33:13. 33:13 Mojżesz prosi tak. Jeżeli darzysz mnie życzliwością, on tak zaczyna pozytywnie do Pana Boga, jeżeli darzysz mnie życzliwością, jeśli jesteś dla mnie łaskawy, tak warunkowo, dobry Boże, to daj mi poznać Twoje drogi, daj mi poznać Twoje zamiary, daj mi poznać Twoje drogi, drogi życia, którymi mam chodzić. Piękna modlitwa Mojżesza, piękna, pełna wiary, bo chcę zrozumieć plany Boże, chcę poznać drogi Boże, aby do tych dróg Bożych się dostosować. Więc jest to modlitwa wyjątkowa. Możesz prosić, pokaż mi drogę, pokaż mi drogi, którymi mam prowadzić ten lud Boży. Wskaż mi, Boże, drogę życia na ten dzień. Pokaż mi drogę, Boże, co mam zrobić w tej sprawie. I dobrze, jeśli się tak pytacie, czasami też zadzwonicie, co mam zrobić. To czy to? W prawo czy w lewo? Jakie jest światło Boże? Tak pytał Mojżesz dobrego Boga. Wskaż mi, Boże, drogę na ten dzień. Wskaż mi, Boże, drogę, którą mam wybrać w tej sytuacji, w tym kłopocie.
Ci w tym problemie, pokaż mi drogę, którą mam podążać. I to jest piękna modlitwa, bo popatrz, ten, który przez większość swojego życia, 80 lat wcześniejszych, sam decydował o sobie, sam decydował na dworze Faraona, potem sam decydował, gdy był 40 lat w kraju Madian, decydował, którędy pójdzie, kiedy nakarmi owce, kiedy napoi, kiedy je ostrzyże, kiedy pójdzie tam, albo w prawo, albo w lewo. Prowadził owce, gdzie chciał i jak chciał, a one się w ogóle mu nie sprzeciwiały. Teraz ten wielki pasterz ma pytać Boga. On się uczy pytać Boga. On się pyta w swojej sprawie, co mam zrobić z tym ludem, ale także pyta się w sprawie ludu Bożego. Więc pytanie Mojżesza o drogę, bardzo, bardzo ważna modlitwa. I Bóg mu odpowiada. Bóg mu mówi. A czego uczy się Mojżesz? Uczy się pytać, słuchać, prosić Boga o światło, o drogę dla swojego życia i zrozumiał, że ten lud, który idzie razem z nim, to nie są owce. Zrozumiał, że to nie są owce bezrozumne. Zrozumiał, że ludzie to nie jest bydło, ale że ludzie to są istoty wolne. Zrozumiał, że one muszą poznać tą drogę. Poznać drogę, w którą Mojżesz ma ich prowadzić. Że te owieczki są wolne i muszą same odkryć tą drogę do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej. Na tym polegała praca Mojżesza. Sprawić, by ten lud już nie był owcami, które są bezrozumne, które nie mają wolności, które nie widzą, ale by te owieczki stały się ludem wolnym, który szuka drogi, myśli i sam wybiera. Dlatego ta lekcja z tej prośby Mojżesza polega na tym, pytaj się Boga o drogę. I popatrz, Dawid, psalmista, wielki pasterz, największy z wszystkich przywódców, on modli się w psalmach w ten sposób. Pokaż mi drogę. Czyli nie wiem. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć. I w psalmie 32, werset 8, Bóg wskaże drogę. Mówi Bóg, wskażę Ci drogę. Pouczę Cię, którą drogą pójść. I 25 psalm, werset 12. Bóg wskazuje drogę. Więc Ty, jako uczeń Jezusa, proś Pana, pokaż mi drogę w pracy, w rodzinie. Pokaż mi drogę w tym kłopocie, w tym problemie, gdy mam pytania. I nie wstydź się stawać w pokorze i mówić do Boga, nie wiem, jaka jest droga. Mówić do Boga, nie wiem, co wybrać. Nie wiem, którędy pójść. Ciemność to bardzo piękne. Nie wiedzieć to bardzo dobrze, bo wtedy zaczniesz pytać, szukać, przyjmować światło od Boga. I bardzo dobrze jest, kiedy nie wiesz, poczekać. Poczekać na światło. Poczekać na Boże natchnienie, by wybrać właściwie i pójść za tą wskazówką na Bożą drogę. Bardzo często ja nie wiem. I bardzo często muszę czekać. I niektórzy mi się pytają, i dziś są takie czasy, że ludzie chcieliby szybko, natychmiast mieć odpowiedź. Od razu, tak, błyskawiczne rozeznanie, światło. Nie. Uczmy się poczekać. Uczmy się cierpliwie oczekiwać. Cierpliwie pytać. Szukać światła Bożego. Pokaż mi drogę.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć. Mówi Mojżesz do Boga, daj mi poznać Twoje drogi. Czyli muszę poczekać. Czasem jest to proces szukania, pytania, rozeznawania i stopniowo dochodzić do tego, jaka jest odpowiedź Boża. Bądźmy więc w tym pokorni, szukający, czekający, także wtedy, kiedy jest jakiś czas ciemności i wyczekiwania na światło Boże. Amen. Druga modlitwa Mojżesza dotyczy też drogi, ale jest inna. Dotyczy drogi i tego, czy Bóg będzie z Mojżeszem. Mojżeszowi zależało przede wszystkim na tym, czy Ty będziesz ze mną. To było najważniejsze, jak refren się to powtarza w modlitwach Mojżesza. Ale czy Ty będziesz ze mną? Ale czy Ty pójdziesz ze mną? Ale czy Ty będziesz mi towarzyszyć? Mojżesz od samego początku, pamiętacie jego 5 wymówek, on wciąż pytał, bo tak się bał i trząsł się cały ze strachu. Ale czy Ty, Boże, będziesz ze mną? Ale czy na pewno będziesz mi towarzyszyć? Tak mu zależało na obecności Boga. I Bóg mówi do niego ciągle, wyruszaj, wyruszaj, idź, idź już, ruszaj w drogę. Wyjście 33:1, Bóg mówi, idź, wyrusz, wyrusz do przodu, ty i twój lud, idź. A Mojżesz ciągle pyta, ale czy ty pójdziesz ze mną? Czy ty pójdziesz z nami? Tak zależało Mojżeszowi przede wszystkim na tym, na obecności Boga. A Bóg ćwiczył go, a Bóg go próbował w wierze i Bóg mu odpowiadał na początku tak wykrętnie. No Mojżeszu, wyślę razem z tobą mojego anioła. Anioł mój pójdzie przed tobą. Wyjście 33:2. Anioł, który wypędzi Kananejczyka, Amoryta, Hetyta, Hetytę, Peryzytę, Hiwitę, Jebusytę. Pośle anioła mojego razem z tobą, anioła obdarzonego mocą i siłą, a Mojżesz mówi, nie, nie wystarczy mi twój anioł. Ja nie potrzebuję anioła. Zapewniałeś mnie, Boże, na Chorebie. Zapewniałeś mnie od samego początku, że ty osobiście pójdziesz ze mną. Osobiście ciebie potrzebuję. Nikt Ciebie, Boże, nie zastąpi. Nie wysyłaj mi jakiegoś anioła ze mną. Ja chcę iść z Tobą, choć z nami, Boże. Więc widzisz, Bóg chce mu dać anioła, a Mojżeszowi to nie wystarcza. Mojżesz prosi. Jeśli nie pójdziesz, Ty sam racz nam kazać nie wyruszać. Wyjście 33:15. Do tego stopnia Mojżesz potrzebuje obecności Boga, że mówi, jeśli Ty nie pójdziesz ze mną, nie interesuje mnie anioł, jeśli Twoja obecność nie będzie mi towarzyszyć w tym wielkim zadaniu, to raczej zakaż nam wyruszać. Nie ruszymy się stąd. Czyli on nie chce zrobić nawet jednego kroku bez obecności Bożej. Jeśli nie będziesz nam towarzyszyć, dalej nigdzie nie pójdziemy. Takie pragnienie widzisz? Pragnienie bycia z Bogiem, pragnienie bliskości Boga, obecności Boga, żeby Bóg mu towarzyszył. I Mojżesz z całą mocą mówi, nie interesuje mnie anioł, interesujesz mnie Ty. To jest najważniejsze, Twoja obecność. Chcę iść z Tobą osobiście, bo to mi obiecałeś. Od samego początku. Pójdziesz ze mną. Więc widzisz, że w namiocie spotkania Mojżesz dyskutuje z Bogiem. Mojżesz czasem się spiera, czasem się kłóci, negocjuje. To jest jego szczera modlitwa. I w tym wyraża się jego głęboka wiara. Pragnął Boga i by Bóg mu towarzyszył, by Bóg był razem z nim w czasie całej drogi. A Bóg dalej odpowiada i próbuje Mojżesza, wyjście 33:14, próbuje go w namiocie spotkania. Jeśli ja osobiście pójdę
czy on Ciebie zadowoli, czy Ty już będziesz zadowolony? Tak odpowiada Bóg, a Mojżesz dalej swoje. Dobry Boże, to nie chodzi o mnie, że ja mam być zadowolony. Tu chodzi o ten lud. Tu nie chodzi, Boże, o to, żebyś Ty ze mną samym poszedł tą drogę. Ja chcę, abyś Ty poszedł z nami wszystkimi, żebyś Ty się zatroszczył o całą rodzinę, o całą tą wspólnotę, ten wielki lud, 600 tysięcy tylko mężczyzn. Cały lud Ciebie potrzebuje. Mojżeszowi zależało nie tylko, by Bóg poszedł z nim i by on go słyszał, czuł. I nie tylko mu zależało tym, by Bóg był blisko Mojżesza, ale by Bóg był blisko całego ludu i by z całym ludem szedł w tej pielgrzymce wiary. Chcę, mówi Mojżesz, byś poszedł z nami. Z nami. Nie myślał tylko o sobie, ale byś poszedł z tymi dziećmi, wnukami, rodzinami, dziadkami, starcami. Byś poszedł z nami. Wyjście 33:16. Nie chodzi o mnie, nie tylko ze mną, ale z nami, z całą naszą wspólnotą. Tak mu na tym zależało. Boże, bo cały lud Ciebie potrzebuje. Każdy Ciebie potrzebuje. Pamiętasz, co mówi Jezus zmartwychwstały? Jestem z wami, ze wspólnotą, z każdym z was. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I poszedł Bóg z całą wspólnotą i poszedł z nimi, z każdym z nich osobiście, bo Mojżeszowi zależało, by Bóg zatroszczył się o wszystkich i by wszyscy odkryli Boga, bliskiego, kochającego, czułego, najlepszego Ojca. Amen. Druga modlitwa Mojżesza. Trzecia modlitwa Mojżesza. Trzecia jest także dotycząca tej rodziny, tego ludu Bożego. Kiedy to Mojżesz przekomarza się z Panem Bogiem, czyli to jest lud? Bóg mówi do niego, ten lud twój. Ten lud twój. A Mojżesz odpowiada, nie, dobry Boże, to jest twój lud. To jest twój lud. I tak się przekomarzali. I tak rozmawiali ze sobą. I Mojżesz zrozumiał, że nie chce być dla tego ludu faraonem. Nie chce być dla tego ludu właścicielem. Nie chce nad tym ludem panować i dominować. Dlatego ilekroć Bóg mu powiedział, ten lud twój, Mojżesz odpowiadał, nie mój, ale twój, to twój lud. Mojżesz przypomina Bogu, oni są twoim ludem. Oni do Ciebie należą. Oni są Twoją własnością. I tak powinna patrzeć matka i ojciec na dzieci. One są własnością Boga. One należą do Boga. Tak patrzeć należy na wnuki. Oni należą do Boga, są własnością Boga. Możesz się tego nauczyć i mówi w modlitwie do Boga, ten lud twój. Ty go wyprowadziłeś z Egiptu. Ty go poprowadziłeś wśród znaków. Ty kochasz ten lud, on należy do Ciebie. On jest Twoją własnością. Zobacz, co tu jest w tej modlitwie. Otóż to, że Mojżesz nie przywłaszcza sobie tego ludu. Mojżesz w modlitwie wyraża to, to nie jest moja własność. To nie jest mój lud. On należy do Boga. Mojżesz jest wolny, wie, że cały lud jest własnością Boga. Wolność Mojżesza, pokora Mojżesza. On zrezygnował z tego, by być królem nad tym ludem, panem nad tym ludem, by być nowym faraonem. On wie,
nejaké z jego miejsce. Więc uczy nas tu Mojżesz w tej modlitwie pokory, ufności, wolności serca i tego, że wszyscy należą do Boga. Amen. Czwarta modlitwa. Ta modlitwa nie została wysłuchana. Nie została wysłuchana w pełni. Te trzy poprzednie zostały wysłuchane, Bóg na nie odpowiedział pozytywnie. A teraz ta czwarta, wobec tej czwartej, Bóg zmienił trochę odpowiedź. Odpowiedział inaczej. Jaka to była modlitwa? Czyli Bóg może też odpowiedzieć trochę inaczej, niż Go prosimy. Modlitwa była taka, wyjście 13:18. Boże, spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Mojżesz chce ujrzeć Boga. Mojżesz już jest tak rozpalony w namiocie spotkania, już jest tak rozmodlony, twarz jego pełna blasku, ogniem oświetlona. Wszyscy widzą w nim ten rozpromieniony blask, jak w Jezusie na górze Tabor. Mojżesz już tak pragnie przebywać z przyjacielem. Wyobraź sobie jego twarz, błyszczy od Bożej chwały, od bliskości Boga. I w tej obecności Bożej tak pragną Boga, tak by chciał być blisko Niego, że chce poznać tajemnicę Boga. Chce Go ujrzeć twarzą w twarz. Strach, aby ujrzał Twoją chwałę. Strach, aby Cię zobaczył. Bym zobaczył Twoją twarz, bym ujrzał Twoje oblicze. Nie wystarczy mi już Twój głos. Chcę Cię zobaczyć w całej okazałości. Pozwól mi się zobaczyć, jak jesteś, jak wyglądasz, jakie masz oczy, jakie masz uszy. I niektórzy dziś malują takie wyobrażenia Pana Boga. Ale Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana, Boga nikt nigdy nie widział. I Mojżesz tutaj przeżył bolesną lekcję, bo Bóg nie odpowiedział na tą prośbę. Bóg nie odpowiedział wprost, nie spełnił tej prośby. Wyjście 33:20 Słowo mówi, Bóg odpowiada, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza. Nie zgodził się Bóg. Mojżesz przyjął to ze smutkiem. Bóg nie dał mu się poznać. Dlaczego? Bo gdyby Bóg dał mu się zobaczyć, sfotografować, Mojżesz by wyjął wtedy szybko komórkę, zrobił fotografię, albo chciał selfie sobie zrobić. I już wtedy Bóg przestałby być tajemnicą. A Bóg jest tajemnicą. Gdyby tak było, żeby Go zobaczył oczami, to chciałby Go już ograniczyć. O tak wyglądasz, o taki jesteś. Przestałby być Bóg niezgłębioną tajemnicą. Więc Bóg odpowiada na tą prośbę inaczej. Inaczej niż prosi Mojżesz. Zmieniona prośba, zmieniona modlitwa. Bóg odpowiada wyjście 33:19. Ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię moje. Gdyż ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba. Więc Bóg nie spełnił tej prośby swojego przyjaciela, ale w zamian pozwolił mu kontemplować jego majestat, kontemplować jego obecność. I odpowiedział Bóg, nie ujrzysz mnie, Mojżeszu, ale dam ci coś. Ujrzysz moje plecy. Zobaczysz moje plecy, mówi Słowo Boże, wyjście 33:22. Zobaczysz moje plecy, gdy będę odchodzić. Co to znaczy? Bóg mu powiada w ten sposób.
gdy będziesz się modlić, gdy będę przebywać z Tobą, gdy będzie przychodzić moja chwała, ja będę odchodzić i Ty zobaczysz moje plecy, ale nie moją twarz. Zobaczysz moje plecy, jak gdyby zatęsknisz za mną, kiedy ja odchodzę. Zatęsknisz za mną, kiedy przechodzę obok. Będziesz mieć tęsknotę, Mojżeszu, i to jest mój dar dla Ciebie. To jest dar oglądania pleców Boga. W Biblii ten zwrot, antropomorfizm, oglądanie pleców Boga, to jest dar tęsknoty za Bogiem. Otrzymasz, Mojżeszu, ten dar tęsknoty za mną, ten dar pragnienia mnie, ten dar szukania mnie, a ten dar będzie Cię już zawsze prowadzić do mnie w modlitwie. Amen. A więc, jeśli masz tęsknotę za Bogiem, jeśli masz pragnienie Boga, jeśli szukasz Go w swoim sercu, jeśli masz ciągły niedosyt i głód Boga i Ci za mało i chcesz więcej i więcej, to jest ten dar oglądania pleców dobrego Boga. Jak modli się Dawid, Psalm 63, szukam Ciebie, Boże. Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. Amen. I dziękuj Bogu, jeśli masz tęsknotę za Nim, pragnienie Jego obecności i słowa. Jeśli masz tęsknotę za modlitwą, wir życia Ci porywa, wielość zajęć, pracy, obowiązków w domu, wśród dzieci, a w Twoim sercu ciągle wołanie, szukam Ciebie, tęsknię za Tobą, jak zeschła ziemia, mój Boże, ziemia spragniona, bez wody. To jest to, że otrzymałeś dar oglądania pleców Boga, czyli dar tęsknoty za Bogiem w głębi Twojego serca. I ta tęsknota poprowadzi Cię zawsze do modlitwy i znajdziesz kierunek do źródła wody, która nasyci Twoje serce. Amen. Więc ta modlitwa jest troszkę zmieniona. I ostatnia, piąta prośba Mojżesza, która została odrzucona. Nie wysłuchał Bóg tej prośby w sposób radykalny i zdecydowany. Jest to też dla nas także lekcja, że nie wszystkie prośby Bóg wysłucha. Ale oczywiście Bóg nie jest taki zły, jest kochającym Ojcem, dał Mojżeszowi nieskończenie więcej. Więc popatrz na tą modlitwę niewysłuchaną z wiarą. Oczywiście chodzi o to, że Mojżesz prosi cały czas jak najęty o jedno. Daj mi zobaczyć Ziemię Świętą. Wprowadź mnie do Ziemi Świętej. Pamiętamy już z tego wydarzenia, które było przy poszukiwaniu wody pod Meriba, że tam Mojżesz uderzył dwa razy w skałę i wytrysnęła woda, ale wcześniej tak go rozgoryczyli swoim buntem, szemraniem, zazdrością, zawiścią, że zmodlił, zaczął tracić wiarę. Dlatego uderza raz i nic. I potrzeba, by uderzył drugi raz, bo jego serce było dotknięte zwątpieniem, rozgoryczone i osłabione przez ten lud, który ciągle miał pretensje, szczerania, bunty i zazdrość sensu. Ten moment zdecydował o tym, że Pan Bóg powiedział, nie wejdziesz, Mojżeszu. Różne są wyjaśnienia tego, dlaczego Mojżesz nie wszedł. Ale jedna z nich to jest też taka, że może wtedy zwątpił, że może wtedy przestał wierzyć, bo go tak bardzo dotknęli buntem i swoim szczebraniem. Inni mówią, że Mojżesz został tak rozgoryczony i osłabiony w
przez to wydarzenie w Księdze Liczb, 14 rozdział, kiedy to wracają ci zwiadowcy i 10 mówi, pamiętacie jak mówiliśmy o tym, 10 mówi, nie wyjdziemy tam, nie mamy szans. Niektórzy znawcy mówią, że wtedy też Mojżesz zwątpił i dlatego Bóg mu powiedział, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Ale abstrahując od tego, jakie były przyczyny, Mojżesz wiedział, Bóg mu powiedział, nie wejdziesz do ziemi świętej. I Mojżesz wiedział, że takie już jest słowo, że Bóg jest po słowie, ale mimo to ciągle o to prosił. Ciągle pukał i wołał, daj mi zobaczyć ziemię moich przodków, ojczyznę, ziemię Abrahama, Izaaka, Jakuba. Zobaczyć ziemię moich ojców, dziadów, daj mi powrócić do ojczyzny. To moja ojczyzna. 500 lat nie widzieli tej ziemi, ziemi ojców, pradziadów, dziadów. Więc możesz tęsknił za tą ziemią. Daj mi zobaczyć tą ziemię. To jest moje marzenie. To jest moje marzenie. Boże, włożyć nogi do chłodnej wody Jordanu. Wykąpać się w Morzu Martwym. Założyć się w jeziorze galilejskim. To jest moje marzenie, zobaczyć ziemię świętą, Boże, chodzić po zielonej Galilei, ochłodzić się pod górami Hermonu. To jest moje marzenie, on tęsknił za ziemią i wciąż prosił Boga i ustawał w modlitwie. O Boże, chcę zobaczyć górę Karmel pełną radości, zielonych kwiatów. Chcę zobaczyć tą ziemię, którą obiecałeś Abrahamowi. Piękną, szczęśliwą, opływającą mleko i miód. Chcę się schronić w cieniu Jerycha i napić wody ze studni Jakuba. O Boże, on tęsknił tak za ziemią. Ciągle lamentował i błagał i błagał i prosił, aż w końcu Bóg odpowiada tak. Powtórzonego prawa 3:26. Dosyć tego. Dosyć tego, Mojżeszu. Nie mów mi więcej o tym. Nie mów mi więcej o tym. I jedyna taka prośba, w której Bóg mówi, nie dostaniesz tego. Nie mów mi więcej o tym. Dosyć, Mojżeszu. Dlaczego tak było? Doprowadził go Bóg na górę Nebo. Może spojrzał właśnie na to wszystko i zrozumiał, że już otrzymał dużo więcej. Że jego ziemią Kanaan jest sam Bóg, że on nie potrzebuje tam wchodzić. Że jego ziemią obiecała jest sam Bóg i zrozumiał w sercu Mojżesz, co mu Bóg mówi, Mojżeszu, ja jestem dla ciebie ziemią świętą. Ja jestem dla ciebie cenniejszy niż ta cała ziemia. Ja jestem dla ciebie twoją ziemią Kanaan. Zachwycił się Mojżesz Bożą miłością, Bożą obecnością i zrozumiał, że on nie potrzebuje nam wchodzić, że ma w Bogu wszystko. Że w Bogu otrzymuje absolutnie wszystko. A Bóg już mu to dał. Amen. 5 próśb Mojżesza. 3 wysłuchane pozytywnie. 4 zmieniona, a 5 odrzucona zupełnie. Co nam to pokazuje? Otóż to, że Mojżesz prosi, a Bóg odpowiada dla ciebie tak, jak chce. Bóg odpowiada tobie tak, jak chce. Czasem odpowie tak, jak prosisz. Czasem Bóg coś pozmienia, da inne rozwiązanie. A czasem Bóg nie odpowie na twoją prośbę, by dać ci coś jeszcze wspanialszego. W każdym z tych 3 przypadków będzie to dla ciebie dobre. Amen. Bo Bóg jest twoim Ojcem. Tak okazuje łaskawość, miłość dla tego.
Bóg jest wolny. Bo Bóg wie, czego nam potrzeba wpierw, zanim Go poprosimy. Dziękujemy Ci, Ojcze, że możemy Cię prosić. A teraz słuchasz. Dziękujemy Ci, Ojcze, że przyjmujesz nasze błagania. Odpowiadasz. Czasem tak, jak prosimy. Czasem inaczej. Czasem zupełnie inne znajdzie się rozwiązanie. Czasem wydaje się nam, że nas nie wysłuchałeś, a Ty odpowiedziałeś i tak zawsze dla naszego dobra. Dzięki Ci, Boże. Prowadź nas, szczególnie wtedy, kiedy nie rozumiemy, że odpowiadasz inaczej, albo wydaje się nam, że nie przyjmujesz naszych próśb i znajdujesz inne rozwiązania dla naszego życia. Amen.